Dzień dobry, miasto Gliwice. Dzień dobry, kochani, nazywam się Tomasz Dorożała i jestem organizatorem tego zgromadzenia. Jesteśmy z Kościoła Chrześcijańskiego Ogień Przebudzenia z Knurowa i chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć wam kilka świadectw na temat dobrego Boga. Nie na temat religii, nie na temat Kościoła szeroko pojętego, ale na temat, jak spotkaliśmy w swoim życiu żywego Boga. Kochani, polecam zatrzymać się na chwilę i posłuchać kilku świadectw, bo my poznaliśmy osobiście Jezusa Chrystusa i dzisiaj chcemy wam powiedzieć o tym dobrym Bogu. Nie o ściemie religijnej, nie o jakimś rzeczach takich, które nie działają, ale o żywym Bogu, który działa i który króluje. Kochani, zapraszamy też do modlitwy. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, jeśli masz jakiś problem, to zapraszamy tutaj, możemy się o ciebie pomodlić. To jest bezpłatne, za darmo, kochani. Nazywam się Tomasz Dorożała i przyjechałem do was z Knurowa, kiedy 8 lat temu poznałem żywego Boga, moje życie radykalnie się zmieniło. Byłem rozwodnikiem, byłem człowiekiem, który nazywali go zło. Byłem człowiekiem, który miał kolce w butach i w glanach. Byłem człowiekiem, który był rozbójnikiem i tylko różne dziwne, złe rzeczy robił. Brałem sterydy, robiłem różnego rodzaju rzeczy. Chodziłem też przy tym wszystkim do kościoła i nic mi to nie dawało. Nic mi nie dawała teologia, ale 8 lat temu poznałem żywego Boga. Powiedziałem po prostu: Jezu Chryste, jestem Twój. Kiedy dostąpiłem rozwodu, chciałem się zabić i wtedy krzykłem do tego Boga. Zobaczyłem, że po prawej stronie Biblia się tam gdzieś kurzy i zobaczyłem, że jest tam ten Bóg, który naprawdę ludzi, który ukochał nas w Chrystusie Jezusie, i zobaczyłem, że to jest jednak co innego niż nam mówią w kościołach. To nie jest stary dziadek, który siedzi na tronie, żeby nam przywalić, ale to jest Bóg miłości, który tak umiłował świat, że dał swojego Syna, że każdy, kto wierzy w Syna, będzie miał życie wieczne, a każdy, kto nie wierzy, pójdzie do utylizacji. I 8 lat temu oddałem swoje życie temu Bogu i moje życie się zmieniło. Od roku czasu mam żonę, mam biznes, wszystko mi wychodzi. Bóg działa praktycznie, zmienił moją głowę. Nie mam w głowie żadnego potępienia, nie mam w głowie żadnego zamartwiania. Od 2 lat jestem człowiekiem, który naprawdę funkcjonuje cały czas w pozytywny sposób, bo Bóg to nie tylko ściema jakaś, albo nie tylko religijne obrządki od świąt do świąt. Nie ma tak, że w niedzielę idziemy do kościoła, a w poniedziałek zachowujemy się jak diabeł. Kochani, bo taka jest prawda. Ja sam, kiedy chodziłem do kościoła w niedzielę, w poniedziałek zachowywałem się jak diabeł. Dlaczego? Bo to jest wszystko ściema. Kochani, polecam wam zatrzymać się na chwilę. Nie mówimy tutaj do was żadnej ściemy, ale mówimy o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie, którego żeśmy poznali. Po co byśmy byli o 3 po południu na rynku? Po to, żeby mieć coś z tego? Nie, ale żeby wam głosić dobrą nowinę. Biblia mówi, że każdy, kto wierzy w Jezusa, idzie do nieba. Nie katolik, nie protestant, nie świadek Jehowy. To nikogo nie zbawi. Dobre uczynki też nikogo nie zbawią, ale zbawi nas Jezus Chrystus. Kochani, zapraszamy tutaj, żebyście posłuchali świadectw ludzi, którzy doświadczają żywego Boga na co dzień. Jesteśmy Kościół Chrześcijański Ogień Przebudzenia, tak się nazywamy. Jesteśmy społecznością z Knurowa. Kochani, 4 lata temu, czy tam 3 lata temu, miałem rwę pulsową. Już miałem wzywać karetkę pogotowia, ale pomodlono się o mnie i zostałem całkowicie uzdrowiony. Do dzisiaj nie mam żadnych nawrotów. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź, za darmo, nie ma żadnego problemu. Jeśli potrzebujesz uwolnienia z chorób, przyjdź, za darmo, nie ma problemu. Jezus Chrystus na krzyżu 2000 lat temu wziął choroby na siebie. Tego nas nie uczą w kościołach, ale my dzisiaj na ulicy głosimy wam dobrego Jezusa. Jesteśmy tutaj dla was, Gliwice, żeby ogłosić wam dobrą nowinę. Jesteśmy tutaj dla was. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie, miasto Gliwice, witam wszystkich. Ja nazywam się Maciej Grabkowski, mam 21 lat, mieszkam aktualnie w Knurowie. Słuchajcie, 2,5 roku temu, tak nawiasem, całe życie jestem wierzącym człowiekiem. 2,5 roku temu zdałem sobie sprawę z tego, że kompletnie nie znam Boga, w którego wierzę, i zauważyłem, że większość, kurczę, ludzi w ogóle nie ma pojęcia o tym, jaki jest Bóg. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że osobiście Go poznałem i zobaczyłem, jaki jest naprawdę. Nie w zasadach, nie w systemach religijnych, nie w tym, czego mogę, co powinienem, czego mi nie wolno, tylko realnie w swoim życiu. Słuchajcie, jak byłem jeszcze nastolatkiem, pamiętam, taka myśl chodziła mi po głowie.
miałem taką wielką pustkę w sercu, która nie wiedziałem, czym w ogóle jest, skąd się to bierze. I każdy człowiek to ma. Jak spojrzysz w głąb swojego serca, ty też to masz. Ty, do którego teraz mówię. Próbowałem to różnymi rzeczami załatać. Próbowałem to załatać związkiem z jakąś kobietą. Próbowałem to załatać uprawianiem sportu, realizacją swego czasu, jak byłem jeszcze młodszy, jakimiś grami. I nigdy nic nie dawało mi ukojenia. Cały czas czułem, że po prostu jesteśmy wszyscy robieni wała tak naprawdę i że o czymś tam ludzie nie mówią, że nie mówią nam prawdy. I słuchajcie, dowiedziałem się tego, że Bóg, w którego większość ludzi wierzy, w ogóle jego obraz jest całkowicie odwrócony od tego, jaki jest w rzeczywistości. Ja nie poznałem Chrystusa, który umarł za mnie po to, żebym tylko chodził do kościoła i teraz się podlizywał albo udawał, jaki to super nie jestem, żeby mu się przypodobać. Ja oddałem życie Chrystusowi, kiedy byłem na samym dnie i on się wtedy ode mnie nie odwrócił. On wziął moje życie i całkowicie je zmienił. Słuchajcie, w jednym momencie przestałem palić papierosy jako nastolatek, przestałem w ogóle różne inne rzeczy robić, przestałem mieć radochę w ogóle z narkotyków, olałem w ogóle te rzeczy. Dlaczego? Nie dlatego, że ktoś mi powiedział, ej Maciek, ty nie możesz tego robić. Nikt mi nie powiedział czegoś takiego. Słuchajcie, zobaczyłem, że miłość Chrystusa jest tak wspaniała, poczułem taką akceptację w sercu w tamtym momencie, że nie chciałem już niczego więcej. Nie potrzebuję od tamtego czasu, już od kilku lat, nie potrzebuję chodzić na imprezy, żeby się lepiej czuć. Nie potrzebuję mieć relacji z ludźmi po to, żeby podbudowywali moje ego. Nie potrzebuję robić różnych rzeczy, którymi się zajmuję z tego powodu, żeby karmić swoją pustkę, dlatego że jej nie mam. I jeśli dzisiaj masz coś takiego w sercu, że zastanawiasz się, czego ci brakuje, to jestem tutaj po to, żeby ci powiedzieć, brakuje ci pojednania z twoim Zbawicielem, brakuje ci relacji z Chrystusem, dlatego że ja przez 6-7 lat szukałem, o co chodzi i dopiero kiedy zrozumiałem, że to jest to, że to mam i poznałem prawdziwy obraz Chrystusa, wtedy się wszystko zmieniło. Słuchajcie, nie mam pustki. Jezus Chrystus uzdrowił mnie z chorób. Miałem martwicę w stawie skokowym. Miałem takie migreny, że mdlałem w jednym momencie. Słuchajcie, dowiedziałem się, że Jezus Chrystus przybił moje choroby do krzyża. Że On, kiedy przybijali mu ręce i nogi, kiedy go biczowali, On wtedy widział wtedy mnie i zabrał to wszystko. I kiedy w to uwierzyłem, to te rzeczy odeszły. Słuchajcie, wszystkie inne rzeczy, z którymi się w życiu zmagałem, w momencie, kiedy uwierzyłem, jako dziecko Boże, jako osoba, która oddała Chrystusowi swoje życie, że On to przybił do krzyża, te rzeczy z mojego życia znikają. Znikają na bieżąco. Wszystkie ograniczenia, w których gdzieś tam jeszcze czasami funkcjonuje, kiedy dochodzi do mnie, że mój Zbawiciel, którego przyjąłem, za to umarł, to momentalnie znika z mojego życia. Słuchajcie, jako młoda osoba nie wyobrażam sobie teraz innego życia. I chcę ci powiedzieć, że Bóg, że Jezus Chrystus to nie są zasady, to nie jest opłatek w kościele, to nie jest to, że się musisz 1000 razy spowiadać, bo On po to umarł dla ciebie na krzyżu, że kiedy ty to przyjmujesz, to się nie musisz spowiadać, bo przyjmujesz to, że przyjął za ciebie każdy grzech. Wszystko, co zrobiłeś i wszystko, co zrobisz. Nie musisz użerać się wiecznie z potępieniem. Nie musisz użerać się z chorobą. Nie musisz użerać się z biedą. Zbawienie to jest coś więcej niż tylko jakaś enigmatyczna regułka. Niż to, że kiedyś tam pójdziesz do nieba. To jest to, że dzisiaj, kiedy oddasz życie Jezusowi, staniesz się jedno z Nim i zaczniesz funkcjonować tak, jak teraz opowiadam o swoim życiu. Jeśli tego potrzebujesz, przyjdź do nas, chętnie z tobą porozmawiam, chętnie się pomodlę, zostaniesz uzdrowiony, jeśli masz problem z jakąś chorobą. Jeśli masz problem z ubóstwem, Jezus umarł za to, żebyś nie był ubogi. Jeśli masz problem w miłości, jeśli twoje relacje są słabe, Chrystus umarł po to, żeby znalazł prawdziwe relacje, żebyś żył naprawdę. Słuchajcie, to nie jest ograniczające. Zostaliśmy zrobieni za idiotów, że mamy przestrzegać jakichś nie wiadomo jak wiele zasad, że trzeba być w tej religii, ta jest lepsza od tej. To jest wszystko siebie warte tak naprawdę. Bez Chrystusa i tak wszystko idzie do utylizacji. Nie pomógł mi system religijny, nie pomogły mi zasady, nie pomogły mi żadne wymagania. Słuchajcie, jest tylu ludzi, którzy są chorzy, jest tylu ludzi, którzy żyją w biedzie, w smutku. Jak można takim osobom powiedzieć, jeszcze na nie narzucić jeszcze większe religijne jarzmo, że teraz jak chcesz iść do Boga, to musisz się wyspowiadać, 20 zdrowasiek zrobić i tak dalej. Słuchajcie, taki jest Bóg, bo według mnie taki Bóg nie jest i nie takiego Boga poznałem. Ja poznałem Chrystusa, który prawdziwie przyszedł mnie wyspowodzić. I słuchajcie, jako młoda osoba miałbym 100 tysięcy innych rzeczy do roboty. Po południu, teraz, dzisiaj. Ale jestem tutaj po to dlatego, że chcę, żebyście mieli to samo co ja. Nie mogę patrzeć na ludzkie cierpienie, wiedząc, jak Jezus Chrystus, jaką wielką ofiarę zapłacił, jaką wielką cenę zapłacił za twoją wolność.
Słuchajcie, nie dajcie się manipulować religijnie, że musicie zrobić to czy to czy to, żeby Bogu się spodobać. Na Nim to żadnego wrażenia nie robi. Całą robotę zrobił Jezus Chrystus na krzyżu. Jeżeli to przyjmiesz, zostaniesz zbawiony i doświadczysz tego wszystkiego, o czym mówię, i jeszcze więcej. A jeśli tego nie przyjmiesz, to i tak wszystko idzie do utylizacji. Nie zasłużysz sobie chodzeniem do kościoła, nie zasłużysz sobie robieniem czegokolwiek, dlatego że Jezus Chrystus raz na zawsze zrobił całą robotę. Ja się nie zmieniłem dlatego, że jestem teraz jakiś fajny nagle. Ja się zmieniłem dlatego, że zrozumiałem, co mój Bóg wykonał dla mnie. Żebym ja mógł żyć w spokoju. Słuchajcie, wiecie, jak fajnie jest żyć bez spiny o cokolwiek? Jak fajnie nie mieć strachu, że się przyjaciele ode mnie odwrócą, że mi zabraknie kasy. Ja wiem, że mi nie zabraknie i że się nie odwrócą. Dlaczego? Dlatego, że jak oddałem życie Jezusowi, to się dopiero te rzeczy pojawiły w moim życiu. Dziękuję. Kochani, nazywam się Tomasz Dorożała. Byłem kickbokserem. Jeździłem na różnego rodzaju turnieje w swoim czasie. Na turnieje kickboxingu, na turnieje low kick Muay Thai, na turnieje polskie, na mistrzostwa Polski w K1. Bardzo ciężka dyscyplina sportu, gdzie dozwolone są łokcie i kolana. Kochani, ja wiem, co to znaczy być człowiekiem, który jest tak smutny, że chce to zaślepić sportem. Chciałem zaślepić sportem swoje życie przez 15 lat. I cały czas, kiedy nic nie robiłem w domu, miałem pustkę w sercu. Bo prawda była taka, że czyniłem ten sport tylko i wyłącznie dlatego, bo miałem pustkę w sercu i chciałem to wszystko zapełnić. Ale kiedy 8 lat temu poznałem żywego Boga, wszystko w moim życiu się zmieniło. Teraz też dalej ćwiczę sobie, ale nie jest to moją pasją życiową. Teraz moją pasją jest Bóg. Teraz jestem człowiekiem, który głosi Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jeśli się zatrzymasz i usłuchasz tego, co do ciebie mówię, będziesz zbawiony, bo to Jezus Chrystus zbawia. My nie jesteśmy zbawicielami, ale jesteśmy ludźmi, którzy Go poznali. Zachęcamy was, Gliwice, dzisiaj do poznania i do zatrzymania się, do poznania wielkiego Boga. Ludzie są tutaj, którzy mają plakietki, możecie z nimi porozmawiać. Jeśli chcecie więcej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, mam na imię Kamil Wrzosek. Teraźniejsza choroba, która dotyka większość ludzi w tych czasach, to jest depresja. Ja żyłem w depresji przez 2 lata. Okaleczałem się, miałem myśli samobójcze, 2 razy próbowałem popełnić samobójstwo. To nie jest miłe, ludzie o tym nie mówią. Ludzie w bardzo dużych społecznościach i wśród ludzi czują się bardzo samotni. Ja też się taki czułem, pomimo tego, że mam bardzo dobrą rodzinę, że mam i mamę, i tatę, i brata, i całą miłość po prostu mi dawali. Ale ludzie pomimo to czują się samotni, bo jest pewna pustka w człowieku, którą tylko może zapełnić Bóg. Ja tego Boga poznałem. Nie takiego, który chodzi do kościoła. Nie takiego, który stoi na ulicy, ale osobiście go poznałem. To nie jest to, że ja teraz muszę chodzić do kościoła. Mnie nikt do tego nie zmusza. Ja mam pragnienie, bo poznałem żywego Boga. Takiego, który mi mówi, że mnie kocha i że oddał za mnie życie, abym ja je miał w obfitości. Przelewa mój kielich tak, żeby wylewało się na innych. Tak mi błogosławi w codziennym życiu. 2 lata się zmagałem. Próbowałem różnych terapii. Byłem u psychiatry. I nikt mi nie był w stanie pomóc. Pomógł mi tylko Jezus Chrystus. To On przelał swoją krew, abym ja dzisiaj nie miał depresji. Wszelka depresja odeszła, a dzisiaj mam pokój i radość. To wszystko jest w Jezusie. Dziękuję. Nie wiem, 15:40 chyba. Dzień dobry, nazywam się Maciej Grabkowski. Słuchajcie, widzę bardzo duży zdziwień na waszych twarzach, kiedy stoją tutaj normalne osoby, chodzące normalnie do pracy, bo nie jesteśmy księżmi, nie jesteśmy świadkami Jehowy i widzę bardzo dużo zdziwionych twarzy z powodu tego, że normalna osoba, która sobie normalnie żyje, mówi coś na temat Jezusa. Słuchajcie,
Właśnie dlatego to mówię, dlatego tutaj jesteśmy, że nie trzeba być księdzem, że nie trzeba być nie wiadomo kim, żeby doświadczać Jezusa na co dzień. Nie potrzebujesz do tego systemów religijnych, nie potrzebujesz do tego kościołów, nie potrzebujesz tak naprawdę do tego nikogo. Nie potrzebujesz nas, nie musisz z nami gadać, nie musisz do nas podchodzić, bo nie do tego was zachęcam. Nie zachęcam was do wstąpienia do jakiejkolwiek sekty, do jakiejkolwiek formacji w ogóle religijnej. To jest najmniej ważne w tym wszystkim. Słuchajcie, jestem tutaj po to, aby każdy z was miał możliwość spotkać osobiście Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Jeżeli jesteś dzisiaj w ciężkiej sytuacji życiowej, jeśli jesteś dzisiaj chory, to jestem tutaj po to, żeby ci powiedzieć, że jest dla ciebie uzdrowienie, że jest dla ciebie uwolnienie, że jest dla ciebie prawdziwa wolność, której ci nie da nic innego. Nie da ci tego mąż, nie da ci tego żona, nie dadzą ci tego rodzice. Bo jak tu wcześniej mówiliśmy po kilka razy, jest pewna pustka, której nikt nie jest w stanie zaślepić w twoim sercu. To jedynie Jezus Chrystus jest w stanie zaślepić. On już zrobił całą robotę. My nie jesteśmy tutaj po to, żeby wam mówić, co wy macie teraz zrobić. Nie mówimy wam o żadnych regułkach. I to jest takie dziwne, że jestem zwykłym człowiekiem, nie jestem żadnym księdzem, nie jestem żadnym kapłanem, ministrantem, nie jestem związany z żadną formacją religijną i się dzielę swoim życiem. Ludzie, nic lepszego mnie w życiu nie spotkało i założę się, że was też nic lepszego nie spotka, bo resztę rzeczy w życiu to są tylko dodatki. Jezus Chrystus umarł za każdego, kto tego słucha i kto słyszy i za tego, kto nie słyszy też. Na krzyżu, abyś był wolny, abyś był zbawiony, abyś był zdrowy, abyś miał wszelką obfitość w swoim życiu. Nie żebyś przestrzegał 5000 przykazań, robił 20000 innych rzeczy. To w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Już to wcześniej mówiłem, na Bogu to nie robi żadnego wrażenia. Możesz przyjść taki, jaki jesteś dzisiaj. Nieważne, czy masz taki problem, nieważne, czy takie skrzywienie. Bóg posłał po to Chrystusa, aby w Chrystusie świat ze sobą pojednać, aby pojednać każdego z was, każdego, kto to słyszy i jeszcze będzie miał okazję słyszeć. Słuchajcie, coś lepszego, coś pięknego, coś niesamowitego jest na wyciągnięcie waszych rąk. Nie w systemach religijnych, nie w jakichś kosmicznych rzeczach, nie w przestrzeganiu zasad. Nie chciałoby mi się tutaj stać, żeby moralizować ludzi i mówić, czego mają przestrzegać. Bo sam nie jestem zwolennikiem żadnych systemów, które ograniczają. Dlatego przyszedłem wam powiedzieć, że Jezus Chrystus uwolnił mnie i może uwolnić także ciebie. Tak naprawdę ze wszystkiego. Ponieważ też się zmagałem z myślami samobójczymi, miałem kilka sytuacji w życiu, kiedy próbowałem sobie zrobić krzywdę. Raz byłem tak przećpany po dopalaczach, że teoretycznie powinienem już nie żyć. I to było jakieś 7 lat temu. A w praktyce stoję tutaj i mówię wam o tym, jaki Jezus Chrystus jest niesamowity. On nie ma względu na osobę. Nieważne, czy jesteś 20 lat w religii, nieważne, czy w ogóle miałeś go gdzieś, zanim to usłyszałeś, czy w ogóle masz go gdzieś, nieważne, czy ćpasz, nieważne, czy pijesz, nieważne, co robisz. Dlatego, że do mnie, do młodego człowieka, który miał problemy z narkotykami, z papierosami, przyszedł i przychodził przez następne kilka lat, nigdy mnie na krok nie opuścił, pomimo, że mój obraz, tak jak wielu z was, ma go bardzo zamazany i zaburzony. Jako starego dziada, który stoi tylko na skarze, albo w ogóle nas ma gdzieś, albo w ogóle nie istnieje. Chcę wam powiedzieć, że istnieje. Jest potężny, jest niesamowity. I relacja z nim to jest najlepsze, co mnie spotkało w życiu. Tylko tyle i aż tyle chcemy wam dzisiaj mówić. Nie interesuje mnie dzisiaj, czy jesteś katolikiem, protestantem, ateistą, to nie ma żadnego znaczenia. W Jezusie Chrystusie jest wolność. I do tego was dzisiaj zachęcamy, po to tutaj dzisiaj jesteśmy. Bo poza nim nie mam wam nic od siebie do dodania. Dziękuję. 8 lat temu, kochani, poznałem żywego Jezusa Chrystusa, spotkałem Go sam. Mówię wam to po to, żebyście wiedzieli, że tu trzeba samemu Go spotkać. Nie nawet przeczytać Biblię, nie chodzić do kościoła, ani do Częstochowy, ale samemu po prostu zawołać: Jezu Chryste, ja chcę Ciebie poznać, ja jestem Twój. I tyle i aż wystarczy. Bo często jest tak, że mamy spowiedź, mamy komunię, mamy bierzmowanie, mamy wszystkie rzeczy, ale prawda jest taka, że nigdy żeśmy nie zawołali szczerym sercem do Jezusa, tylko żeśmy tradycyjnie coś zrobili, bo nam człowiek powiedział. Po co ludzie powiedzą? Bardzo często słyszę dzisiaj u młodych ludzi, że oni idą do kościoła, że coś robią, bo mama patrzy, bo tata patrzy i to jest wszystko pic na wodę fotomontaż. I my nie mamy zgody na to, by robić pic na wodę fotomontaż, ale głosimy wam prawdziwego Jezusa, którego żeśmy poznali osobiście, który zmienia nasze życie każdego dnia. Ja od 2 lat nie mam doła, nie miałem doła.
byłem człowiekiem, który był po rozwodzie. Dostałem depresji, chciałem się zabić. To było 9 lat temu. Chciałem popełnić samobójstwo i miałem depresję przez wiele lat, ale przyszedł do mnie ten Jezus 8 lat temu i od 2 lat, bo to trwało 6 lat, zanim ogarnąłem, co on w ogóle, kim on w ogóle jest, ale od 2 lat nie mam ani jednego gorszego dnia. Wstaję codziennie, jestem szczęśliwym człowiekiem. Czy mam żonę, czy jej nie mam? Czy mam sport, czy go nie mam? Czy mam biznes, czy go nie mam? Jestem szczęśliwym człowiekiem. Nie dlatego, bo coś mam. Nie dlatego, bo coś osiągnąłem. Nie dlatego jestem smutny, bo coś straciłem. Ale bo mam Jezusa Chrystusa. Kochani, i chciałbym, żeby ludzie poznali tą prawdę, żeby was ta prawda uwolniła, bo jest napisane, gdzie jest prawda, tam jest wolność. Jest wolność dla was, Gliwice. Jest dla was wolność, ludzie. Tylko trzeba zbliżyć się do tego Boga, trzeba Go poznać, bo Bóg dał nam wolną wolę i dlatego my w swoim życiu prezentujemy Chrystusa i chcemy was zachęcić dzisiaj tym głoszeniem, że jest nadzieja, bo ja od 2 lat nie mam żadnych depresyjnych akcji, nie mam takich rzeczy, od 2 lat. Mam codziennie niebo na ziemi. Przecież modlimy się w kościele, często w niedzielę. Ojcze nasz, tak? Jako w niebie, tak i na ziemi. I nawet nie wiemy, co tak naprawdę gadamy. Bo w modlitwie Ojcze nasz jest napisane jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli Jezus Chrystus chce, żeby niebo było twoim udziałem na ziemi. My automatycznie jak roboty często przychodzimy do kościoła i gadamy Ojcze nasz w imię i Matko Boska z Częstochowy. I mówimy różne rzeczy, które tak naprawdę są automatyczne w nas. One nie są z głębi serca. One są tylko i wyłącznie zrobione przez tradycję i przez to, że tak ktoś nam kazał. I dzisiaj chciałbym, żebyście się zatrzymali i pomyśleli, czy to czasem nie wy. Bo ja byłem osobą, która przychodziła w niedzielę do kościoła i byłem świętym człowiekiem i nie przeklinałem i nic nie robiłem, a wychodziłem spoza budynku i klnąłem jak szewc, niszczyłem ludzi, poniżałem tych ludzi i takie jest życie dzisiaj przeciętnej osoby wierzącej. To nie jest dobre, że w ogóle takie rzeczy mają miejsce. To jest jakaś ściema. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym, żebyśmy zrezygnowali ze ściem. Zrezygnujmy z tego. Przecież Bóg i tak wszystko widzi. To nie jest tak, że Boga zatrzymamy w kościołach. Bóg jest wszędzie i On widzi wszystko. I dlatego mówię wam, kochani, upamiętajmy się wszyscy i przyjdźmy do żywego Jezusa i Jego miłość nas przynagli do tego, byśmy zaczęli zmieniać rzeczywistość. Kiedy ja poznałem, jak On mnie umiłował, kiedy ja poznałem, że mogę być w Nim uzdrowiony, uleczony i mieć też pieniądze, to wtedy zobaczyłem, że ten Bóg jest naprawdę dobry. I kochani, od 8 lat nie mam problemów finansowych, nie mam problemów z depresją, nie mam problemów z potępianiem siebie, nie mam problemów z tym, że czuję się jakkolwiek smutny, ale jestem wolnym człowiekiem i dzisiaj tutaj na ulicy głoszę wam Chrystusa Jezusa, żeby dać wam nadzieję, że każdy, kto wierzy w Niego, będzie żył wiecznie, a każdy, kto nie wierzy, zostanie potępiony. Nie dlatego, że Bóg jest zły, ale dlatego, że odrzucił Zbawiciela. Bo prawda jest taka, że cały świat idzie do utylizacji i tylko ludzie, którzy będą przez Jezusa Chrystusa przychodzić do Boga, nie pójdą do utylizacji. Tak, to po prostu będzie. Czy w to wierzymy, czy nie. Buddyzm nas nie zbawi. Religie nas nie zbawią. Katolicyzm nas nie zbawi. Protestantyzm nas nie zbawi. Ale zbawi nas Jezus Chrystus. I nie chodzenie do kościoła. I nie bycie dobrym człowiekiem. Ale kochani, Jezus Chrystus. I to nie jest żadna religijna ściema. To jest prawda. Bo ja 8 lat temu miałem rozwód i depresję. A dzisiaj jestem człowiekiem, który ma żonę i wszystko mu się układa. I nie dlatego, że jestem super, ale dlatego, że Jezus jest super i On pokazał mi, jak mam żyć. Jeśli chcecie, możecie przyjść tutaj. Możecie nas znaleźć na Facebooku. Możecie nas znaleźć na YouTubie. Ogień Przebudzenia. Zobaczcie sobie, nie jesteśmy żadną sektą. Jesteśmy ludźmi, którzy poznali żywego Boga i chcemy się tym dzielić, bo to jest prawda. Bóg za dobre nie wynagradza i za złe nie karze. To tak nie działa. To nie jest ten Bóg, którego nam w kościołach pokazali. Jezus Chrystus 2018 lat temu został skarcony za ciebie. Bóg nie będzie cię karał za złe rzeczy. Każą ciebie twoje własne błędy. Jeśli idziesz w lewo, to po prostu walniesz w drzewo. Trzeba zacząć chodzić innymi ścieżkami. Kochani, ja chciałbym wam powiedzieć, że jest dla was nadzieja.
ale tylko w Jezusie. Nie w chodzeniu do kościoła, nie w wierzeniu w jakieś posągi, ale w żywego Boga. Bo kiedy ja wierzyłem sobie tradycyjnie, nic w moim życiu się nie zmieniało. Jak byłem chory, tak byłem chory. Jak miałem problemy finansowe, takie miałem. Ale od 8 lat nie mam tych problemów. Jestem osobą, która poznała mojego Pana. Zakochałem się w tym Zbawicielu. Jestem szalony z miłości. Nie boję się Boga. W ogóle się Go nie boję. Nie jesteśmy organizacją, w której nakazują nam co niedzielę albo co piątek ewangelizować na ulicy. Ja to robię, bo kocham. Ja to robię, bo się zakochałem w Nim. To jest potęga. Nie znamy w ogóle miłości Bożej do nas i dlatego mamy problemy życiowe. Czujemy się, chodzimy do kościoła, czujemy się non-stop, jakbyśmy byli sami. W niedzielę znamy Boga, a w poniedziałek już Go nie znamy. Co to w ogóle ma być? Bóg to życie. Jestem raz sobie w pracy i opowiadam o Bogu, jak to On jest piękny, a ludzie mi mówią, zostaw sobie Boga na boku. A ja mówię, Bóg jest wszystkim, On nie może być na boku. Bóg jest w centrum w ogóle życia i świata. Kochani, dlatego my nie mówimy wam o religii, ale mówimy o kimś, kto naprawdę zmartwychwstał i kto ma wpływ i może mieć wpływ na twoje życie. Jeśli Go wpuścisz dzisiaj do swojego życia, On zrobi tam grube zamieszanie. Jeśli poznasz wymianę krzyżową, zobaczysz, że nie musisz chorować. Nie musisz chorować. Patrzcie na to. Jak już opowiadałem wcześniej, moja mama miała dziurę w rdzeniu kręgowym. Gdzie jest ten dobry Bóg? Jeśli ty masz dziurę w rdzeniu kręgowym, a On cię nie uzdrawia. Gdzie jest ten dobry Bóg? Ale się okazało jednak, że Biblia mówi, kłaść ręce na chorych. I to ja nie byłem posłuszny, bo tego nie robiłem. A później jak to przeczytałem, położyłem ręce na moją matkę i została automatycznie uzdrowiona. I to nie jest tak, gdzie jest ten dobry Bóg? Dobry Bóg jest, tylko gdzie my jesteśmy? Gdzie jesteśmy my? Mam pytanie. Nie pytaj się Boga, gdzie On jest, jak masz problemy życiowe. Nie pytaj się Boga, gdzie On jest, jak masz depresję. Nie pytaj się Boga, gdzie On jest, jak masz, jak jesteś samotny w domu. Nie pytaj się Boga, gdzie On jest. On jest cały czas. Gdzie jesteś ty, że nie znasz Jego serca? Gdzie jesteś ty, że nie poznałeś Jego dróg i nie wiesz, jak funkcjonować? To jest bardzo dobry przykład. Dlaczego ten Bóg nie uzdrowił sam mojej matki, kiedy ona miała dziurę w rdzeniu kręgowym? A dlatego, że Bóg nie uzdrawia w ten sposób, co nam powiedziano. Bóg uzdrawia poprzez ludzi, którzy nakładają ręce na chorych. Dlatego jest napisane, idźcie i głoście Ewangelię i kładźcie ręce na chorych, a oni będą uzdrawiani, bo ja jestem z wami. I to jest prawda. Nauczyli nas religijnie bzdur. Nauczyli nas, że Bóg to jest jakaś enigmatyczna postać, która sobie gdzieś tam lata i nie wiadomo, co się z nią dzieje. Tak nie jest. Bóg jest osobą. On ma emocje. On kocha i nienawidzi. On jest Bogiem, który kocha i nienawidzi. Nienawidzi grzechu i obłudy. Ale kocha. Kocha w Chrystusie Jezusie. Dlatego ja was, kochani, zapraszam nie tylko do tego, by poznać Jezusa Chrystusa tak o, powiedzieć Mu coś tam, ale by głęboko wejść z Nim w relację i zobaczycie, tak jak moje życie zaczęło się układać, tak wasze życie może się układać. I nie dlatego, że ktoś jest super, ale dlatego, że Jezus jest super i On wie wszystko. Przecież On jest wszechmogący, przecież On ogarnia szkuwetę, przecież On wie, o co chodzi. To dlaczego w naszym życiu nam nie wychodzi? Dlaczego popełniamy błędy i porażki? Dlaczego mamy doły czasami i mamy choroby? Dlatego, że się nie słuchamy Boga. I taka jest prawda, ponieważ choroba w twoim ciele jest nielegalnie. Chcę ci powiedzieć, człowieku, który chorujesz na cokolwiek. Choroba w twoim ciele jest nielegalnie. Jezus Chrystus za nią zapłacił. Weź swoje uzdrowienie. Przestań skomleć. Przestań mówić do Boga, czy chcesz mnie uzdrowić. On na pewno chce cię uzdrowić. Przestań się pytać Boga, kiedy. Teraz jest czas dla ciebie. Taką Ewangelię głosimy. Takiego Boga znamy. Dlatego jesteśmy w Nim tak zakochani, że dzisiaj tutaj stoimy dla was i głosimy Ewangelię każdemu, kto będzie chciał słuchać. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, ja mam na imię Kamil Wrzosek i jak jestem tu na tej ziemi, to uczono mnie, że do Boga trzeba przychodzić będąc miłym i po prostu na kolanach albo stojąc, składając ręce, jakkolwiek, byleby to jakoś wyglądało.
Wiecie co? Moje życie zaczęło się zmieniać dopiero wtedy, gdy wyszedłem sam na pole i zacząłem wyklinać do niego, jaki to on nie jest, bo jemu jest dobrze, a mi jest bardzo źle w życiu. I wiecie co? Nie potępił mnie. Ani razu mi nie powiedział nic złego o mnie. Powiedział, ja Cię kocham w Jezusie. Przyjmij Go i przyjmuj to, co On mówi w Piśmie. To, że Cię kocha. To, że oddał swoje życie i że wszystko, co masz, jest w Nim. A jeśli zbudowałeś na jakimś ludzkim odczuciu, jeśli na jakimś człowieku to zbudowałeś, to to padnie. Padnie, bo jest zbudowane na złym fundamencie. Prawdziwy fundament to jest Chrystus. Takiego Jezusa ja znam. Takiego, który mnie nigdy nie potępił. Gdy paliłem, gdy się okaleczałem, gdy się masturbowałem, nigdy mnie nie potępił. Tylko mi pokazał drogę, w jaki sposób mam iść, żeby moje życie było błogosławione i żebym nigdy nic w życiu nie stracił i żebym nie był potępiony. Wiele ludzi się boi przyjść do Boga, bo się boją. Boże, jaki ja to ja jestem, ja paleć, Pan, co tam? Myślicie, że Boga to obchodzi? Tego gościa, który dał swojego syna, żeby zmarł za ciebie? Myślicie, że jego to obchodzi, co ty robisz? Przyjmij Jezusa, a twoje życie się zmieni o 180 stopni. Dziękuję. Witam po raz któryś. Nazywam się Maciej Grabkowski. Jesteśmy ze wspólnoty Ogiem Przebudzenia. Słuchajcie, dzisiaj głosiliśmy Wam Ewangelię, mówiliśmy Wam świadectwa. Jeśli chcecie nas znaleźć, jeśli potrzebujecie kontakt, jeśli chcecie osobiście poznać Jezusa Chrystusa, jeśli chcecie być wolni, zostać uzdrowieni, zostać zbawieni i chcecie kogoś, żeby Was w tym poprowadził, to tutaj jest do nas kontakt. Możecie podejść, jeszcze z nami porozmawiać, jeszcze tutaj chwilę będziemy. Możecie nas znaleźć na YouTubie, możecie nas znaleźć na Facebooku, możecie znaleźć naszą stronę internetową. Słuchajcie, podsumowując powiem tak. Byliśmy tutaj dzisiaj po to i jeszcze nieraz będziemy, żeby głosić Wam nie system religijny, nie jakąś przynależność, zmianę wiary czy jakieś inne rzeczy, tylko to, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie, wszelka obfitość, błogosławieństwo, zdrowie i wszystko, o czym tak naprawdę można sobie zamarzyć. Nie ma to nic wspólnego z systemem religijnym, z jarzmem zasad, z tym, że musicie być w takim wyznaniu, w takim czy w takiej religii, to nie ma żadnego znaczenia. Słuchajcie, zachęcamy Was osobiście do szukania Jezusa Chrystusa w swoim życiu, dlatego, że mnie i moich dwóch przyjaciół, z którymi dzisiaj tutaj jesteśmy i bardzo jeszcze wielu innych ludzi, których poznałem, zmienił nasze życia na lepsze. Zobaczyliśmy, kim jesteśmy naprawdę, jacy jesteśmy naprawdę, w miłości i w prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus. Dziękuję i do zobaczenia niedługo.